trafił się staruszek pierwszy. A w tamtym roku trochę tu chodziłem i nic nie znalazłem. Może gdzieś dziczki go przyniosły, albo jakiś lisek. No nic, trochę tu poleżał, widać. Tylko nic świeżego nie ma. Tyle razy tu chodziłem i nigdy nie naszedłem na to. Jakiś chyba musiał być ciekawy myłkusik. I tyle lat tu przeleżał. I do tego wcale nie był taki mały. Ciekawy ślimak. Raczej ten byk już nie żyje. Tylko z 5 lat tutaj musi leżeć. Nic, ale ciekawa forma. Zaweźmiemy do domu. Kolejna niespodzianka. Nie, to dzik, to nie jest łania. Panom kruczkom się chyba nie podoba. Ja im tego nie zabiorę. Kolejna padlinka leży. Taka miejscóweczka się trafiła. Widać, że jelonki tu leżą. Jakiś ptaszek się dorosowo rozbierał. Ale dzisiaj napierdalają te samoloty. Przyjechał człowiek do lasu pochodzić trochę, odpocząć. I cały czas od rana, tylko kurwa huk nad głową. No pojeby jebane. Powoli idę w stronę auta, ale będę musiał się porozglądać. Różnie to może być. O, grubo jest wieniec.
No i co ja mam, panie, z tobą zrobić? Chyba na drzewie powieszę, zostawię. I tak niech sobie zostanie. Powisi. Nic nie mam do niego pomysłu.